Witam Państwa, Przystanek Historia, nazywam się Rafał Dutkiewicz. Dzisiaj porozmawiamy o tym piśmie, taki bezimienny bohater, można powiedzieć, dzisiejszego naszego spotkania, ale zaraz poznamy wszystkie kulisy powstania pisma, najciekawsze anegdoty, najważniejsze teksty, które były również wstrząsem dla różnych osób, dla różnych środowisk, także politycznych. No są ze mną, mogę powiedzieć tak, trochę bohaterowie tego całego zamieszania. Zacznę może od lewej mojej strony, państwa prawej. Jest z nami tak, pan profesor Filip Musiał, Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie, dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie. Jest pan Adam Dziurok, doktor habilitowany. Katowice i pan Katowice. Po mojej prawej stronie pan profesor Władysław Bułchak, doktor Paweł Skubisz, IPN w Szczecinie, dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie i pan Piotr Chmielowiec, pan doktor Piotr Chmielowiec z Rzeszowa, Instytut Pamięci Narodowej w Rzeszowie. Przede mną taki bezimienny, znaczy bez głosu może bohater, zaraz nadamy, tutaj udzielimy głosu tym wszystkim, którzy sprawili, że to pismo jest. Zaraz dopytam, ile dokładnie lat i kiedy ukazał się pierwszy numer. Ale ja panów zaskoczę jedną informacją, może nie zaskoczę. Wiecie, kto najbardziej czujnie czyta to pismo? Tak jest, byli funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa wszelkich możliwych departamentów MSW, a znam to z relacji od trzech świadków, którzy bardzo skrupulatnie czytają to pismo, wychwytują ewentualne błędy. To, na czym boleją, że nie bardzo mogą przyłapać na różnych błędach, jeśli już to na różnych kontekstach osobowych, interpersonalnych. Mają swoje uwagi, jak pewne rzeczy przebiegały nieformalnie, a jak to wyglądało formalnie. Zacznę od pana doktora Piotra Chmielowca. Jak to się zaczęło? Bo to pierwsza chyba siedziba pisma to był Rzeszów, pierwszy ośrodek. Jeżeli mogę to powiedzieć, chyba koledzy, którzy byli w redakcji od początku, mogliby więcej powiedzieć. Ja oczywiście jestem z oddziału rzeszowskiego, natomiast nie towarzyszyłem tej pismu od samego jego narodzin. Więc tutaj można powiedzieć kulis powstawania pisma, jakby koncepcji jego tworzenia, mniej może mogę powiedzieć. Natomiast mogę powiedzieć o twórcy tego pisma, czyli dyrektorze rzeszowskiego oddziału IPN, doktorze Zbigniewie Nawrockim, który był właśnie pomysłodawcą tego pisma. Ukazało się pierwszy numer w 2004 roku. Doktor Nawrocki, zarówno jako pracownik IPN-u, twórca oddziału rzeszowskiego, jak wcześniej jeszcze podczas poprzedniej pracy, był autorem chyba pierwszej monografii Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa w latach 44-49 w Rzeszowie. Więc z tego tytułu posiadał rozległą wiedzę na temat już struktur aparatu represji w momencie rozpoczynania pracy w IPN-ie. Na pewno wiedział więcej niż my, którzy przychodziliśmy do tego pracy w tym Instytucie Pamięci Narodowej z tą wiedzą niewielką, jeżeli już jakakolwiek była, to raczej wiedzą ogólną, niż taką specjalistyczną wyniesioną z akt. Więc można powiedzieć, że dlatego to pismo powstało w Rzeszowie. No koledzy na pewno tu mogą dodać tu więcej, jak to wszystko wyglądało u kolebki powstania pisma. Dlaczego to pismo właśnie, znaczy ja powiedziałem właśnie, dlaczego to powstało w Rzeszowie, czy narodziło się, ale właśnie pan dyrektor wtedy Nawrocki, doktor, do pisma zebrał grono znakomitych autorów właśnie, autorów, przede wszystkim redaktorów, których część do dzisiejszego czasu pracuje w piśmie i jest członkami pisma. Jest z nami weteran pisma, można tak powiedzieć, człowiek, który jest od początku, doktor habilitowany, Adam Dziurok.
Tak, mam przyjemność zasiadać w redakcji od samego początku, czyli od roku 2004. Drugim aktualnym redaktorem aparatu represji, który zasiada od początku w redakcji, to Wojciech Frazik z Krakowa. Pierwszy skład redakcji był zresztą dosyć, można by powiedzieć, egzotyczny, ponieważ zasiadali w redakcji doktor wówczas Antoni Dudek, doktor habilitowany już wówczas Janusz Kurtyka, oczywiście dyrektor Zbigniew Nawrocki, ale doktor Sławomir Cęckiewicz, doktor Krzysztof Szwagrzyk. Pominąłem z pewnością jeszcze ze dwie osoby, ale to był ten trzon redakcji. A samo powstanie pisma było dosyć interesującą inicjatywą, dlatego że podczas narady kierownictwa Biura Edukacji Publicznej jeszcze wówczas w Arłamowie doszło do takiej sytuacji, że już w godzinach mocno popołudniowych otrzymałem zaproszenie od dyrektora Nawrockiego, żeby się spotkać w osobnym pokoju. Jakaś taka wręcz konspiracyjna atmosfera. No i właśnie taki skład dosyć elitarny się tam zebrał. I wówczas padła propozycja, słuchajcie, co wy na to, żeby powołać drugi periodyk w Instytucie Pamięci Narodowej. Odbyła się wówczas dyskusja, niektórzy kwestionowali zasadność powołania odrębnego czasopisma naukowego, wskazując, że tym wiodącym, jedynym jest oczywiście Pamięć i Sprawiedliwość, które ma te korzenie znacznie starsze po tej Głównej Komisji Badania Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Ale wówczas padały argumenty bardzo istotne, mianowicie wpisujące się także w dyskusję o kształcie i misji Instytutu Pamięci Narodowej. Jak sobie przeanalizowałem te pierwsze numery Pamięci i Sprawiedliwości, spisy treści, to okaże się, że tematami wiodącymi była II wojna światowa, opozycja. Dopiero bodaj w trzecim numerze, i to też w 2003 roku, pojawia się temat aparatu bezpieczeństwa. I tam to jakoś wybrzmiało podczas tego spotkania, że przecież misją Instytutu Pamięci Narodowej wpisaną w ustawę jest badanie struktur aparatu represji, a my do tej pory jakoś szczególnie tym się nie zajmujemy. Można powiedzieć, że było to swoiste takie przedsięwzięcie tej grupy osób, która postrzegała właśnie funkcjonowanie IPN-u według takich klasycznych zasad, czyli mamy źródło aparatu bezpieczeństwa, to właśnie powinniśmy badać, nie dryfować w kierunku Instytutu Historii, historii politycznej, społecznej, tylko badać przede wszystkim te podstawy, struktury, kadry, działalność aparatu represji. Stąd to powołanie pisma, które zresztą od samego początku było dosyć specyficzne, ponieważ jako inicjatywa oddolna otrzymała błogosławieństwo centrali i funkcjonowało to pismo równolegle z Pamięcią i dalej z Pamięcią i Sprawiedliwością. Ale to, co kolega Piotr już powiedział, mianowicie tym sercem był Rzeszów, bo tam był nie tylko redaktor naczelny, pomysłodawca pisma, ale też sekretarz zwykłej redakcji, i to pismo przez kilkanaście lat tam było wydawane przez oddział rzeszowski. Była nawet taka wśród pracowników IPN-u anegdota, że oto mówimy o takim obszarze południowym IPN-u, nawiązując do struktur Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, czyli obszar południowy, czyli cztery oddziały: Rzeszów, Kraków, Katowice i Wrocław. Myśmy zresztą przez jakiś czas spotkania redakcji odbywali tak wyjazdowo w tych czterech miastach, bo stamtąd pochodzili członkowie redakcji. Teraz ten układ jest nieco zaburzony obecnością kolegów ze Szczecina, chociażby także z Warszawy. W pierwszym składzie był także Sławomir Cęckiewicz. Więc takie były początki tego pisma, czyli koniec 2003 roku i pierwszy numer faktycznie w 2004 roku. Początek lat 2000, czyli początek funkcjonowania Instytutu, to był też okres na samym wstępie, można powiedzieć, okres przenoszenia akt. Przenoszenia akt z dawnych magazynów MO, Służby Bezpieczeństwa. W Warszawie to była głównie ulica Rakowiecka, to była ulica Kłobucka, gdzie w tej chwili zresztą część archiwum jest. Z jaką wiedzą panowie siadali do badania tego obszaru, tej instytucji, jaką były szeroko rozumiane służby specjalne, czy też
jak instytut to najchętniej nazywa, aparat represji PRL-u. Może pan profesor musiał. To tu odpowiedź jest prosta, to znaczy, nie wiem jak koledzy, ale ja można powiedzieć przychodziłem do instytutu z wiedzą prawie zerową. To znaczy, tak jak powiedział Piotr Chmielowiec, z wiedzą bardzo ogólną o tym, czym był komunistyczny aparat represji. I pierwszym tym poligonem doświadczalnym dla mnie był projekt Lista Represjonowanych. Zatem przez te pierwsze kilka lat aktywności naukowej uczyłem się czytać, analizować, badać źródła, które były wytworzone przez tak zwany komunistyczny wymiar sprawiedliwości, czyli przez wojskowe sądy i prokuratury rejonowe, które zostały powołane po to, by tuż po wojnie, a tak naprawdę przez dekadę od roku 1946 do roku 1955 rozpatrywać przede wszystkim sprawy, tak zwane sprawy o charakterze politycznym. I to było to przedszkole badania akt, a gdzieś równolegle właśnie w miarę z tym, jak my też, może trzeba powiedzieć także z innej perspektywy, że my też dzisiaj po 20 ponad latach istnienia Instytutu nie pamiętamy tego, jak bardzo skomplikowana była nasza sytuacja, jeśli chodzi o dostęp do źródeł zaraz na początku, to znaczy gdy IPN się rodził właśnie w tym roku 2000-2001, większość oddziałów nie miała jeszcze dostępu nawet do własnego zasobu właśnie dlatego, że go przejmowała, ale także dlatego, że duża część naszego zasobu była ciągle klauzulowana, miała ciągle klauzulę tajności. I dopiero rok 2003 był takim przełomem, w którym znacząco część dokumentów wcześniej dla nas niedostępnych mogła trafić na biurka w czytelni i mogła być poddawana badaniu. Ta specyfika, o której wspomniał profesor Adam Dziurok, była też wówczas inna. Dziś, gdy patrzymy na skład redakcji, celowo także podkreślamy to w tym spotkaniu, pokazując, że mamy redakcję, która sięga no, bardzo szeroko do różnych oddziałów IPN-u. Natomiast rzeczywiście w tym pierwszym okresie bardzo wyraźny był ten sojusz oddziałów z południa, który w naszym przypadku, czyli Krakowa, skutkował także tym, że dzięki współpracy dyrektora Nawrockiego, dyrektora oddziału w Rzeszowie i dyrektora oddziału w Krakowie, czyli Janusza Kurtyki, późniejszego prezesa IPN-u, dzięki tej pomocy rzeszowskiej w ogóle mieliśmy gdzie akta przechowywać, bo oddział IPN w Krakowie początkowo nie miał własnego magazynu archiwalnego i przez ten początkowy czas kilkunastu miesięcy przechowywaliśmy swój zasób archiwalny w Rzeszowie. Zatem wydaje mi się, że mogę zaryzykować takie twierdzenie, które koledzy, niektórzy starsi nieco ode mnie będą zaraz weryfikować, ale że jednak w swojej masie IPN w 2000-2001 roku zatrudniał w dużej mierze osoby, które były świeżo po studiach, dla których bardzo często IPN był pierwszym miejscem pracy. Nie wyłącznie oczywiście, ale takich osób było sporo i myślę, że bez dużego ryzyka błędu można powiedzieć, że dominuje w IPN-ie w tej chwili to pokolenie tych najbardziej aktywnych badaczy. To jest pokolenie lat 70., które wtedy właśnie po świeżo, najczęściej po studiach przychodziło do pracy. I kończąc już ten wątek, po odtajnieniu tej dużej części dokumentów w roku 2003 dopiero przyszedł czas na badania tej dokumentacji już stricte operacyjnej. Oczywiście w momencie, w którym myślę dość duża część z nas z tego pierwszego składu IPN-u brała udział w tym projekcie Lista Osób Represjonowanych i to przejście przez akta śledcze, akta postępowań karnych było takim dobrym przetarciem, ale właśnie w miarę otwierania się archiwów uzupełnialiśmy tą kwerendę robioną przede wszystkim w aktach sądowych wówczas, aktach wojskowych sądów rejonowych o akta operacyjne tych osób, które przed sądami komunistycznymi były skazywane i to było takim punktem wyjścia do tych kolejnych badań, które już pokazywały działalność operacyjną wobec różnych środowisk, które komunizmowi się opierały, a w przypadku ośrodka krakowskiego myślę, że takim naszym znakiem firmowym, jeśli można tak powiedzieć, jest z kolei mniej więcej od roku 2004-2005 bardzo głębokie wejście w kwestię w ogóle teorii pracy operacyjnej i próby stworzenia takich operacyjnych
opracowań modelowych, które pokazywały, na czym polegała praca operacyjna, jeśli chodzi o formy, środki pracy operacyjnej czy metody działań operacyjnych bezpieki. Moje teraz pytanie kieruję do pana profesora Władysława Buchaka. Pan napisał jedną z najważniejszych książek, jeśli chodzi o Departament Pierwszy, działalność Departamentu Pierwszego, jeśli chodzi o Wydział Watykański. W jaki sposób w ogóle na ten temat, że w jaki sposób od czego się zaczęła może ta praca? Może tak najprościej. To bardziej skomplikowane, pewnie jednak wróciłbym tutaj trochę do historii raczej naszego pisma niż do moich własnych badań, bo ja akurat uzupełniając trochę głosy kolegów obserwowałem to z tej właśnie złej centrali, że tak powiem, złej perspektywy centrali w Warszawie i to ja byłem tym jednym z tych złych, co tutaj nie zostali wymienieni wprost, ale więc w związku z tym muszę się do tego jakoś odnieść, tak? A też jakby pewnym paradoksem w jakimś sensie historii, że ostatecznym, że tak powiem, jakimś locie wylądowałem w owej redakcji, którą nie tyle na początku zwalczałem, bo to na pewno byłoby źle powiedziane i to nie byłoby trafne, jeżeli by charakteryzowało ówczesny nasz stosunek mój i Pawła Machcewicza, czyli tych czarnych charakterów, do tej całej idei, bo rzeczywiście było takie napięcie i być może to jest takie bardziej systemowe napięcie odwieczne między centralą a Warszawą, między tą, że tak się tą perspektywą jakby no właśnie taką warszawską, centralną, ogólnopaństwową, różnych oczekiwań wobec instytutu, które wówczas były naprawdę najrozmaitsze. No i rzeczywiście to też nie jest to do końca prawda, żebyśmy tego nie pamiętali o tych zapisach ustawowych i nie uważali tego za istotne. I też jakby trzeba pamiętać, że właśnie wspomniany tutaj Antoni Dudek też jakby był taką trochę osobą stojącą jedną nogą wtedy jeszcze w Krakowie, a drugą w Warszawie i też jakby łączącą te wszystkie te różne perspektywy. Oczywiście w tym wszystkim zawsze były jakieś napięcia interpersonalne po prostu, inne też spór silnych osobowości. Ja nie mówię tu o sobie, żeby była jasna, tylko raczej o Pawle Machcewiczu i Januszu Kurtyce i też o Zbyszku Nawrockim świętej pamięci. No ale też jak powiem, ostatecznie doszliśmy do takiego rzeczywiście takiej konkluzji, że jednak tak jedno drugiemu nie przeszkadza, że można te dwa nurty, że to będą się wzajemnie raczej wspierać niż sobie przeszkadzać i to jakby ja to wszystko pamiętam rzeczywiście dobrze i jakby chociaż rzeczywiście to wypracowywanie tego, te wszystkie podchody, te narady, to trochę nerwów pewnie po obu stronach wszystkich kolegów podówczas kosztowało, ale też jakby pamiętam, że towarzyszyły tym bardzo interesujące też dyskusje i rozmowy, że tak powiem nieoficjalne, także w tym Arłamowie przy odpowiednich do tego Arłamowa, że tak się wyrażę, napojach, które tam od wieków były spożywane przez liczne historyczne postacie i myśmy też do nich po latach dołączyli, ale już teraz odpowiadając bardziej wprost na pytanie, bo to chyba było pytanie, skąd moje zainteresowanie i jak ja się do tych badaniach nad bezpieką znalazłem. Rzeczywiście tutaj jakby trochę było, to było o tyle nietypowe, że moje pierwotne zainteresowanie, raczej pierwotna moja praca w instytucie, raczej to były sprawy bardziej, że tak powiem, edukacyjne. Później dopiero powoli jakby wróciłem do takiej klasycznej pracy naukowej i to jeszcze z zupełnie innej strony, czyli od strony rozpracowywania struktur polskiego państwa podziemnego, ale tego wojennego, czyli Armii Krajowej, szczególnie właśnie aparatu wywiadu Armii Krajowej przez bezpiekę. I to jakby dla mnie to było jakby pierwszy krok czy wejście na problematykę badań nad bezpieką. To było trochę później, większość kolegów tutaj siedzących. Natomiast no to też była taka dla mnie takie trochę przedszkole. Znowu trzeba było zrozumieć, jak to wszystko działało, jak oni gromadzili te materiały, jak werbowali współpracowników, jakie, no to są gdzieś, to mniej więcej to wszyscy mniej więcej przechodzili tą samą szkołę badań nad bezpieką, a później już był kolejny etap, kiedy nam się już wydawało, że przechodzimy do tej słynnej syntezy poszczególnych
pionów i wówczas padło hasło, że może by tak te piony jakoś rozdzielić między poszczególnych badaczy. To już raczej były czasy Łukasza Kamińskiego, chociaż nie pamiętam jeszcze, czy to był Łukasz Kamiński w roli dyrektora Biura Edukacji Publicznej, czy też już Łukasz Kamiński w roli prezesa IPN, ale raczej ten pierwszy. No i wówczas zaczęliśmy już właśnie myśleć, że tak powiem, systemowo o opracowaniu wszystkich pionów bezpieki. Tutaj ciągle było pewne napięcie, tego wspomnę jeszcze, bo w IPN-ie też nie jest tak, że jest wszystko zawsze różowo. Trochę tutaj więcej rozmawiamy o różnych napięciach, z których coś się w efekcie później rodzi. Więc w związku z tym wtedy było to napięcie między pionem archiwalnym, kierowanym zresztą przez tego samego Zbigniewa Nawrockiego, który to jest jakby takim głównym bohaterem chyba naszego spotkania dzisiaj. I pamięć o jego jakby dorobku i zasługach w instytucie. No to wtedy właśnie było trochę tak, że i on, i jak myślę, drugi wielki nieobecny, czyli Janusz Kurtyka, oni chyba trochę postrzegali to, że dobrze jest, jakby jest pewna konkurencja, pewne napięcie pomiędzy różnymi pomysłami równoległymi, czyli tutaj jakby troszeczkę równoległe były badania prowadzone pod kierunkiem Zbyszka w pionie archiwalnym, to jakby z tego jakby kierunku wyrósł tak wybitny badaczek Witek Bagieński, którego znamy tutaj niemal, ale też jest członkiem naszej redakcji. Czyli znowu kolejny wychowanek pewnych, że tak się wyrażę, procesów, o których tutaj rozmawiamy. No i wówczas pojawiła się taka idea, którą ja miałem realizować, a zrealizował się rzeczony Witek, czyli napisania monografii, syntezy właśnie działań wywiadu PRL. W związku z tym w pewnym momencie, jak żeśmy już wreszcie się porozumieli z Witkiem, zrozumieli, na jakim etapie są nasze badania i przestaliśmy, że tak powiem, już bez wiedzy naszych kolegów, którzy chcieli, żebyśmy konkurowali, zaczęliśmy współpracować i wymieniać się, to głównie zresztą oczywiście Witek mnie różne materiały udostępniał, za co jestem mu dozgodnie wdzięczny, bo bardzo mi to ułatwiło. Wtedy ja po prostu podjąłem decyzję, że tak jak Witek ma to spojrzenie takie ogólne, bardziej administracyjne, organizacyjne, to ja po prostu przyjrzę się taki, zrobię taki duży, ale taki naprawdę case. No i wówczas ja już kończąc moją przydługą wypowiedź, właśnie w ten sposób wylądowałem, że tak powiem, nad jednym kierunkiem, ale to kluczowym, który starałem się właśnie opisać tak już może nie całościowo, bo jak wiadomo, wszyscy czekają na drugi tom złożony z kolejnych 800 stron, ale się chyba nie doczekają, ale tym niemniej no jakby starałem się opisać właśnie taki duży, precyzyjny case, który pokazuje pracę wywiadu, ale tak naprawdę że już więcej, jak moim zdaniem, to się na ten temat, no oczywiście jakieś tam małe przyczynki, tak, ale już przewrócić się tego, jeżeli chodzi o podstawową bazę, to moim zdaniem się nie da i o to mi chodziło. I mi się wydaje, że ten efekt uzyskałem, ale to też jakby jedna, no, że tak powiem, jedno z podejść do tego zjawiska bezpieki, do jakiegoś wycinka, żeby tak pokazać z pars pro toto, żeby pokazać całość zjawiska poprzez jakiś przykład. Przepraszam za przydługą wypowiedź. Pytanie do dyrektora i doktora Pawła Skubisza, zresztą przez wiele lat redaktora wydawcy bardzo ciekawych trzech tomów Studia nad wywiadem i kontrwywiadem i drugi RP i PRL-u. Kiedy Szczecin dołączył do aparatu represji? No, Szczecin dołączył dość późno, bo jest to ostatni utworzony oddział Instytutu Pamięci Narodowej, można powiedzieć 5 lat po powstaniu wszystkich innych, bo tak naprawdę to jest dopiero 2005 rok, w którym to delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie, która była delegaturą oddziału w Poznaniu, została przekształcona w pełny oddział i rzeczywiście my jako pracownicy szczecińskiego oddziału mieliśmy też tą trudność, że we wszystkich innych oddziałach był już po pierwsze ukształtowany zasób archiwalny. My ten zasób archiwalny dopiero w 2006 roku zaczęliśmy kształtować, przejmować z dwóch ośrodków, z Gdańska i z Poznania. Po drugie, stanęliśmy przed bardzo dużym problemem. Wszyscy nasi koledzy, nasze koleżanki i koledzy z innych oddziałów realizowali
realizowali lub zrealizowali już konkretne działania w zakresie badań nad bezpieką, żeby wspomnieć tutaj o na przykład twarzach bezpieki, które, jak dobrze pamiętam, zainicjowane zostały w oddziale krakowskim i to jest chyba pierwsza publikacja z serii, które później się ukazywały. Stanęliśmy przed bardzo trudnym zadaniem, jeśli chodzi o badanie aparatu represji, jeśli chodzi o sądownictwo. W innych oddziałach toczyły się już prace, były bardzo zaawansowane. My tak naprawdę dopiero przejmowaliśmy zasób łącznie z materiałami, z pomocami archiwalnymi, z archiwum Sądu Okręgowego, jeśli chodzi o WSR, żeby móc spojrzeć na te zagadnienia w tym okresie. Więc, no i to, co powiedział pan profesor Filip Musiał, mieliśmy bardzo poważne problemy również z odtajnianiem dokumentów. Ja dzisiaj pamiętam doskonale moją wielotygodniową batalię o to, żeby udostępniono mi sprawę obiektową dotyczącą portu szczecińskiego i głównym powodem, dla którego te materiały nie były mi udostępniane, były plany rozjazdów kolejowych w porcie, które ówcześni archiwiści brunili, nie wiem, tej pieczątki, którą trzeba było tam postawić odtajnione jak niepodległości, no bo przecież to była wiedza strategiczna, ważna z punktu widzenia interesów państwa polskiego. Jakby nikt nie pomyślał, że w tym czasie każdy z satelity mógł obejrzeć te rozjazdy kolejowe w dużym przybliżeniu i w aktualnym jakby stanie. Co do pytania pana redaktora, muszę powiedzieć, że chyba jestem, czy byłem jako zaczynający pracę w Instytucie Pamięci Narodowej w najlepszej i najkorzystniejszej sytuacji, dlatego że w 2006 roku, gdy rozpocząłem pracę w Instytucie Pamięci Narodowej, to te prace były już znacznie posunięte. Zresztą sam aparat represji był już wydany, jak pamiętam, w dwóch albo w trzech numerach. Jako historyk, który przyszedł do Instytutu Pamięci Narodowej, a był świeżo po obejrzeniu filmu Pretorianie Bezpieki, który wywarł na mnie olbrzymie, muszę powiedzieć, wrażenie. Myślę, że tak jak na wielu moich koleżankach i kolegach, ale myślę, że wielu również Polakach, to był film, który, tak sobie przypominam, przełom 2005 lub 2006 roku był prezentowany na antenie Telewizji Polskiej w programie pierwszym, w możliwie chyba najlepszym czasie antenowym po godzinie 20. Widziałem, obserwowałem to, co czytałem w książkach choćby Henryka Dominczaka, ale też, nie wiem, Republika MSW Pytlakowskiego, czy innych pracach już kolegów zatrudnionych w Instytucie Pamięci Narodowej, do której aplikowałem, to jednak ten film tak na żywo, bardzo taki sposób energetyczny, można powiedzieć, opowiedziany ustami moich przyszłych kolegów z pracy, no zrobił na mnie tak duże wrażenie, że po emisji tego filmu wiedziałem, że jak przyjdę do Instytutu Pamięci Narodowej, to chcę zajmować się historią aparatu bezpieczeństwa i rzeczywiście w mniejszym lub większym stopniu tym aparatem bezpieczeństwa zajmuję się przez te wszystkie lata, aktualnie koncentrując swoją główną uwagę na Departamencie Drugim, czyli na kontrwywiadzie cywilnym. No i to jest jakby ta droga. Myślę, że już parę lat w aparacie represji Polski Ludowej z kolegami współpracuję, natomiast moje doświadczenia pierwsze z aparatem bezpieczeństwa jako czasopismem były trudne, muszę przyznać. Pierwszy mój tekst, który zamieściłem i opublikowałem o sprawie Jana Barana, o fałszerstwach dokumentacji operacyjnej, wywołał tak duże poruszenie w kierownictwie Instytutu Pamięci Narodowej, że musiałem grubo tłumaczyć się z tego, co napisałem w tym tekście panu redaktorowi naczelnemu Zbigniewowi Nawrockiemu, próbując mu wyjaśnić, że no mimo wszystko są dokumenty na to, że zdarzały się pojedyncze, wykrywane, co istotne, przez samą strukturę aparatu bezpieczeństwa, ale jednak zdarzały się wypadki fałszowania dokumentacji operacyjnej i pisania donosów przez funkcjonariuszy bez udziału tajnych współpracowników. Natomiast drugi tekst, który wywołał też duży rezonans, był to tekst o zabijaniu przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego Niemców w areszcie
w Świnoujściu, gdy ta sprawa ujrzała światło dzienne, no, stało się tak, że wszystkie możliwe agencje prasowe w Europie zwróciły się o komentarz do Instytutu Pamięci Narodowej. Wtedy świętej pamięci pan profesor Janusz Kurtyka zapytał pełniącego obowiązki, czy pracującego w Szczecinie, dyrektora Marcina Stefaniaka, czy ja muszę w ogóle pracować w Instytucie Pamięci Narodowej, bardzo zdenerwowany. No i wówczas też tylko i wyłącznie solidnie przygotowany, ugruntowany tekst źródłowo pokazujący, jak było naprawdę, no, doprowadził do tego, że sprawa ostygła, a ja nadal w Instytucie mam przyjemność pracować. Natomiast to pokazuje, po pierwsze, często jak skomplikowaną materią spotykamy się i jakie to wywołuje też, jaki rezonans i społeczny, i w mediach, ale też w samym Instytucie Pamięci Narodowej. Tutaj już pan doktor Paweł Skubisz wywołał sprawę tych tekstów mocnych, kontrowersyjnych i zaraz będę chciał panów przepytać na tę okoliczność, ale bym jeszcze tutaj chciał, który z panów by chciał to zrobić, może tak, przypomnieć sylwetkę pana dyrektora Zbigniewa Nawrockiego. Jest zresztą, Instytut wydał taki tom w służbie prawdy, jak dobrze pamiętam, tom poświęcony, tom wspomnieniowy poświęcony panu Nawrockiemu. Dodam tylko, to taka trochę anegdota, zagadka, że wielu funkcjonariuszy do dzisiaj pracujących w służbach nie miałoby doktoratu, gdyby nie pan Nawrocki. Kilka osób zainspirował do tego, żeby owe doktoraty zaczęli pisać, żeby też wychodzili do świata naukowego. W dużym stopniu to, że przez długi okres czasu, teraz będę bardziej surowy w ocenie, przegląd bezpieczeństwa wewnętrznego, pismo wydawane przez ABW było dzięki też panu Nawrockiemu pismem bardzo ciekawym, bardzo interesującym. Ale który z panów by się pokusił o wspomnienie, o przypomnienie sylwetki? Może jeśli chodzi o sylwetkę, to wrócimy potem do doktora Piotra Chmielowca. To był w końcu jego dyrektor. Natomiast ja bym zwrócił uwagę na może właśnie na takie spojrzenie, jak już jesteśmy w takim nurcie wspomnień. Wydaje mi się, tak to pamiętam z perspektywy właśnie jednego z tych oddziałów południowych, że takimi dwoma dominującymi postaciami, dwoma dyrektorami, dwiema osobami, które uporczywie domagały się właśnie tych, można powiedzieć, badań twardo związanych z tym, co interpretowali jako misję IPN-u wówczas, byli właśnie Zbyszek Nawrocki i Janusz Kurtyka. I mam takie przekonanie, że przez tą pierwszą dekadę do śmierci Janusza i w sumie wkrótce po niej odejścia Zbyszka z Instytutu do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a przypomnieć trzeba, że przyszedł do nas z Urzędu Ochrony Państwa, więc tutaj ta umiejętność czytania przez Zbyszka tych materiałów była wyjątkowa w naszym środowisku, a też bliska przyjaźń z Kurtyką powodowała, że i Janusz się wielu rzeczy uczył, ale myślę, że tutaj właśnie warto zwrócić uwagę na to, że ten zaczyn, przynajmniej z perspektywy właśnie jednego z prowincjonalnych oddziałów na południe, tej aktywności przebiegał właśnie pod dyktando pomysłów Zbyszka i Janusza. Oczywiście z perspektywy Krakowa bardziej Janusza, z perspektywy Rzeszowa bardziej Zbyszka, co jest oczywiste i zrozumiałe. Natomiast wydaje mi się, że warto tu przywołać jeszcze dwa nazwiska, dlatego że dla nas, dla tych osób, które zaczynały dopiero z tymi dokumentami, trzeba pamiętać o tym, że projekt, o którym wspominałem, czyli projekt badania dokumentacji pozostałej po Wojskowym Sądzie Rejonowym, zrodził się stąd, że myśmy wtedy jeszcze nie mieli swoich archiwów, a akta Wojskowych Sądów Rejonowych były dostępne w archiwach państwowych. I dlatego duża część tego pierwszego
zasobu kadrowego w referacie badań naukowych została zrzucona właśnie do projektu związanego z sądownictwem wojskowym. I myślę, że warto przypomnieć, że tą osobą, która nas uczyła wtedy czytać te dokumenty, był między innymi profesor Krzysztof Szwagrzyk. To pierwsze szkolenie było we Wrocławiu. Prowadził je właśnie dzisiaj zastępca prezesa IPN-u Krzysztof Szwagrzyk, wspierany przez dzisiaj już profesora Tomasza Balbusa i doktora Łukasza Kamińskiego. Natomiast z perspektywy Krakowa taką postacią, która przeprowadzała ciężką i trudną pracę formowania tych młodych ludzi, którzy przyszli do oddziału i usiłowali się nauczyć czegoś z tych akt. Tą pracę przeprowadzał nieco starszy od nas Wojciech Frazik, obok Adama Dziuroka, drugi z tych członków redakcji, którzy w aparacie represji są od samego początku. To znaczy Janusz wytyczał kierunki, a Wojtek czuwał nad tym, żebyśmy uczyli się warsztatu i interpretacji, właściwej interpretacji źródeł. Ja bym jeszcze tutaj wspomniał jednak mimo wszystko o tym środowisku warszawskim. Trzeba byłoby powiedzieć też na pewno o oddziale i biurze badań, czy biurze edukacji publicznej oddziału warszawskiego z Tomaszem Łabuszewskim, Kazimierzem Krajewskim i Jackiem Pawłowiczem na czele. Szczególnie jeśli chodzi o badania relacji czy działań bezpieki w stosunku do podziemia niepodległościowego, z tym uwzględnieniem oczywiście tutaj Mazowsza, Warszawy i Kresów Wschodnich. To są takie chyba elementy, które warto byłoby w tym momencie, jeśli o te osoby, które zapoczątkowały te prace, to warto byłoby. Szeroko pojęte może być seminarium profesora Strzembosza, prawda, które było też bardzo ważnym elementem na początku IPN. Trochę wywołano teraz profesora Buchak. Dlaczego? Jakoś nie czuję się tutaj za bardzo wątek warszawski, znaczy, że tak powiem, no to trochę tak to wygląda, że tutaj jakieś jest takie, znaczy ja to trochę też uwypukliłem, podkreśliłem, ale też przeglądając ostatnio przy okazji przeprowadzki naszego biura z jednego punktu do drugiego, zawsze wychodzą jakieś takie stare pamiątki, między innymi zdjęcia z owych czasów i naprawdę młodzi ludzie, którzy tam, stosunkowo młodzi, czyli no my tak po prostu sprzed lat powiedzmy już 20, siedzący w bardzo egzotycznych często układach i w takich jakby w takich pozach, które świadczyły, że myśmy się wtedy nie tylko spierali, ale też się po prostu przyjaźniliśmy blisko i czuliśmy, że jednak pracujemy zdecydowanie w tej samej instytucji na rzecz tych samych wartości. A jeżeli się spieramy, to pewne priorytety, kierunki działań, no i też troszeczkę w tym wszystkim zawsze jak w takiej sytuacji było tak różnych indywidualnych ambicji pewnie dało się zauważyć, bo to nie da się ukryć, także z dzisiejszego życia publicznego, że no, Instytut wtedy też przyciągnął, patrząc z perspektywy, wielu tak zwanych liderów opinii, gwiazdy socjometryczne, czy jak tam kto chce to nazywać. I ci ludzie teraz są w różnych miejscach naszej sceny politycznej, ale są to nazwiska bardzo często znane, że tak powiem, których głosy możemy oglądać na co dzień w tych tak zwanych mediach pierwszego nurtu, czy jak tam to się zwie. W każdym bądź razie to także był jakiś aspekt tych badań i rzeczywiście pewną ciekawostką jest, że jakby korzenie wielu z nich tkwią właśnie w badaniach nad aparatem represji. Jakby tu nie chciałbym tego dalej ciągnąć, co z tego może wynikać na temat, w kwestii na przykład postrzegania rzeczywistości przez te osoby i tak dalej, ale jest to jakaś ciekawostka. No i oczywiście to tak by wspominanie o kolegach, zwłaszcza tych, którzy odeszli, to zawsze jest, przypominają się głównie takie sympatyczne sytuacje. Chociaż na przykład muszę przyznać, że na przykład moja relacja ze Zbyszkiem była dosyć, bym powiedziała, taka szorstkawa chwilami, o tak to określmy. I on potrafił być tak dosyć brutalny, że tak powiem, zwłaszcza jak się o coś spieraliśmy.
co nie, chociaż muszę przyznać, że ja zawsze go bardzo szanowałem, a i też był po prostu też świetnym kompanem, może nie zawsze właśnie, że ze wszystkim się zgadzaliśmy, ale na pewno bardzo chętnie miło wspominam różne tam wspólnie spędzone chwile w Rzeszowie, czy też w różnych innych miejscach, gdzie się nam zdarzało spotykać, bo wówczas też zwyczajem były co najmniej dwukrotne w roku różnego rodzaju spotkania, gdzie mieliśmy okazję właśnie porozmawiać, ewentualnie też zamknąć się w jakimś pokoju i tam knuć przeciwko innym kolegom. Tam pan Piotr chciał coś tak dodać. Jeżeli chodzi o pana dyrektora Nawrockiego, jeszcze wracając do tego mojej pierwszej wypowiedzi. No właśnie, to była ta osoba, ja z dumą mogę powiedzieć, że należę do tych osób, które były jednymi z pierwszych osób zatrudnionych w IPN-ie od 2001 roku. Dyrektor Nawrocki przyjmował mnie do pracy, więc pamiętam ten okres pierwszych tych miesięcy i lat pracy. To właśnie tutaj już było powiedziane właśnie, że dyrektor Nawrocki obok dyrektora Kurtyki był jednym właśnie z takich, one były dwie osoby, które można powiedzieć w pewnym sensie napędzały się wzajemnie. Te pomysły, które padały w Rzeszowie, były realizowane w Krakowie, ewentualnie w Krakowie rozpoczynały się, później były kontynuowane też jako drugie w Rzeszowie, oddziale w rzeszowskim. Tak było na przykład właśnie z tym projektem Twarze Bezpieki. Pierwsze ukazały się w Krakowie, później chyba w Rzeszowie jako drugie. Projekt był ogólnopolski. Lista skazany na karę śmierci realizowany był w całej Polsce, ale ja też tak, kolega Filip, rozpocząłem w zasadzie pracę od badania tych akt wojskowych sądów rejonowych. Od tego rozpoczynałem swoją przygodę, można powiedzieć, z tą historią powojenną, z aparatem represji, ale również dyrektor Nawrocki, można powiedzieć, tutaj taką jego inicjatywą też było rozpoczęcie prac nad historią powiatowych Urzędów Bezpieczeństwa. U nas w oddziale rzeszowskim właśnie to się rozpoczęło w zasadzie pracę już w 2003 roku, kiedy jeszcze te akta w zasadzie nie były, dopiero rozpoczynało się ich udostępnianie. Pamiętam jeszcze korzystanie z tych akt pierwszych było w czytelniach akt tajnych, więc pamiętam to korzystanie, siedzenie w tym gorącej czytelni, gdzie nie było klimatyzacji nawet. To, co teraz badacze czytają te akta, tam nic nie ma specjalnego w tych aktach, to normalne są akta, jakby proszę powiedzieć, operacyjne, ale sprawozdawcze z działalności urzędów, natomiast wtedy to były to akta tajne, więc myśmy faktycznie nad tymi aktami siedzieli w pracowniach akt tajnych, ale faktycznie dyrektor Nawrocki chciał, jego jako ideą było, żeby powstały historię wszystkich powiatowych urzędów bezpieczeństwa. No to się udało, w części się udało, w części nie doprowadzono tego do finału. Niemniej jednak, gdy patrzymy na to, co było kilkanaście lat temu, jaki był stan badań nad tym aparatem represji powiatowym, a jak jest obecnie, to jest duża różnica. Duża różnica, więc pod tym względem ta praca w IPN-ie, która rozpoczęła się, jak powiedziałem, można powiedzieć w Rzeszowie, poczyniła no, wielki postęp, chociaż oczywiście chciałoby się, żeby było zrobione więcej niż się udało. Ale nie wszystko się udało zrobić, ale mimo wszystko jest to duża jakby postęp w tej wiedzy, jaka była, a jaka jest obecnie. Dwie kwestie jeszcze, o które chciałbym panów zapytać. Do kogo pierwotnie i do kogo dzisiaj jest skierowane pismo? To jest takie pismo, nie wiem, wewnętrznej debaty, rozmów ośrodków, to na co państwo w różnych ośrodkach trafiacie, badając archiwa dawnych
dawnego aparatu represji. Czy to jest pismo, które jest skierowane do bardzo jakiegoś określonego grona, nie wiem, badaczy historii dziejów najnowszych? Jaka jest filozofia generalnie pisma? Może koledzy zaraz zaryzykują jakby uzupełnienie tego. Moje przekonanie jest takie, że w 2004 roku, kiedy to pismo się ukazywało, było ono, na tyle na ile pamiętam rozmowy z Januszem Kurtyką wtedy prowadzone, było ono tak naprawdę skierowane w dużej mierze do rodzącej się grupy historyków, którzy specjalizowali się w badaniach nad komunistycznym aparatem represji i miało być formą wymiany wiedzy, formą, można powiedzieć, podnoszenia swoich kwalifikacji właśnie w tym wąskim zakresie. Ale dzisiaj, po tych kilkunastu latach, gdy trzymamy w ręce ten najnowszy numer, po pierwsze mamy zupełnie inną sytuację z, można powiedzieć, kilkunastu, kilkudziesięciu osób, które się w ogóle tą tematyką zajmowały w roku 2004. Teraz jest nas znacznie więcej. Wiemy znacznie więcej, napisano znacznie więcej i też znacznie szersze spektrum osób się tą tematyką interesuje, nawet jeśli jej nie bada na równi z nami, tak to można chyba określić. Ale jednocześnie to pismo, taka była intencja tej nowej redakcji, która pismo przejęła no już blisko dwa lata temu, by stworzyć z tego pisma takie forum wymiany wiedzy także między nami, a za granicą. Dlatego pod kuratelą profesora Władysława Buchaka, który sprawuje pieczę nad tym działem, mamy taki dział w aparacie represji, który zajmuje się komparatystyką, który zajmuje się opisywaniem tego, jak inne służby bloku wschodniego czy państw totalitarnych funkcjonowały, w jaki sposób działały, jakimi formami, środkami pracy operacyjnej się posługiwały, po to, by było możliwe porównanie tego, co działo się w aparacie represji w Polsce, a co działo się w innych podobnych, siostrzanych służbach państw totalitarnych. Wydaje się także, gdy rozmawiamy ze środowiskiem historycznym, że dzisiaj aparat represji ma tą publikę znacznie szerszą. Z pewnością ułatwia to też to, że kolejne numery aparatu represji są zawieszone w PDF-ie na stronie. Można je pobrać po prostu ze strony IPN-u, co ułatwia dostęp do tego periodyku. Ale wydaje się także, że i to jest moim zdaniem jedno z osiągnięć Instytutu Pamięci Narodowej, że dzisiaj niepodobna pisać historii Polski XX wieku, czy może inaczej, historii lat 44-89 bez odnoszenia się do źródeł archiwalnych komunistycznego aparatu represji. Wszystkie te opracowania, które ignorują tą sferę działalności policji politycznej, a dotyczą historii PRL-u, są po prostu opracowaniami niepełnymi i ta wiedza wydaje się jest coraz bardziej powszechna. Uzupełniając wypowiedź kolegi redaktora naczelnego, no można powiedzieć, że oczywiście aparat represji przeszedł te przemiany, jak w ogóle cała historiografia polska poniekąd. Żyjemy w dobie no, demokratyzacji historii i to widać bardzo wyraźnie. No, dostęp do tej wiedzy, która wydawała się wiedzą tajemną, no, drukowany w Rzeszowie w kilkuset egzemplarzach niszowy periodyk naukowy, podejmujący trudne tematy, struktur, kadr. No, powiedzmy sobie szczerze, no, kto chciał po to sięgnąć, można by się zastanowić, tak? Żeby przeczytać o obsadzie personalnej Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, nie wiem, w Sanoku, tak? Potężny, kilkudziesięciostronicowy artykuł. Tego typu tematy tutaj były podejmowane. To były studia fundamentalne. Myśmy rozpoczynali przecież od podstawowych ustaleń, kto, gdzie, kiedy, gdzie funkcjonował urząd, w jakich latach, kto nim kierował, jakie były wydziały. I to wszystko znajdowało wyraz na łamach tego periodyku. No, z czasem oczywiście doszły bardziej analityczne, syntetyczne także teksty, ale cały czas jakby tkwimy w tym, żeby podać nie tylko badaczom, specjalistom, ale też społeczeństwu po prostu te ustalenia dotyczące funkcjonowania tego aparatu w tym podstawowym wymiarze.
Czy my przekroczyliśmy ten próg niszowości? To chyba nie jest jakby kryterium oceny, ponieważ jakby realizujemy, jak rozumiem, pewną misję fundamentalną związaną z realizacją ustawy. Pokazujemy, jak funkcjonowały te struktury. Teraz w przypadku dostępności tych materiałów przez internet, każdy może się posłużyć fachowym, może ktoś powie nudnym, ale fachowym, źródłowym tekstem z aparatu represji, który omawia struktury kadry, działanie poszczególnych struktur. Trzeba też pamiętać o tym, że ten aparat represji to nie jest jakaś, nie wiem, instytucja, która funkcjonowała w IPN-ie, rozbudowana. Ta redakcja tutaj no, spotykała się stosunkowo rzadko przy zbieraniu materiałów do kolejnych numerów, ale nie mieliśmy tutaj nigdy, proszę mnie wyprowadzić z błędu, zatrudnionego dodatkowego redaktora. Wszystko odbywało się naszymi siłami. Stąd można powiedzieć, że ta praca była, chyba trochę jest, patrząc na dyrektora oddziału jednego, drugiego, trochę na uboczu naszych głównych aktywności. I trzeba mieć tego świadomość. Także ten periodyk był trochę pochodną tych różnych zaangażowań w projekt aparat represji czy bezpieczeństwa w różnych tam odsłonach wobec podziemia, wobec kościoła. To nie było tak, że to był osobny projekt badawczy. Po prostu badacze tam w jakiś sposób sprzedawali swoje osiągnięcia, a trzeba powiedzieć, że zamierzenie, jeśli chodzi o powstanie aparatu represji, czyli tego czasopisma naukowego, było dosyć ambitne, bo z tego, co sobie przypominam, to miał być półrocznik. Stąd taka dziwna numeracja, pierwszy numer w danym roku. Miał być zawsze drugi. To się nie zawsze udawało. W zasadzie można powiedzieć, że raz się chyba udało, o ile sobie przypominam, wydać dwa numery w jednym roku. Stąd pewne ograniczenia wynikające z bieżącej aktywności w różnych projektach, także w projekcie Aparat Bezpieczeństwa w różnych odsłonach. Przecież osobno były wydawane takie informatory o obsadzie personalnej urzędów na poziomie wojewódzkim, bodaj we wszystkich oddziałach one już powstały. To chcę podkreślić, że trochę tłumacząc, że tych numerów jest stosunkowo mało, bo zaledwie 18 przez ten okres 17 lat, że jakby nigdy to nie był projekt taki wiodący w Instytucie Pamięci Narodowej. Być może teraz się to zmieni. I jeszcze jedno tylko zdanie, mianowicie wydaje się, że trochę powracamy do źródeł, bo mówiąc o aparacie represji, już kilka razy tutaj wspomniano o tym, że badaliśmy na początku sądy rejonowe, wojskowe sądy rejonowe. Ten projekt miał taki ogólnopolski charakter. Badaliśmy skazanych na karę śmierci przez wojskowe sądy rejonowe i teraz po blisko 20 latach mamy nową odsłonę. To znaczy, przypomnijmy tylko niefachowcom, dlaczego te sądy, wojskowe sądy rejonowe są tak ważne w badaniu początków aparatów represji. Z racji tego, że to był główny organ represji wobec działaczy podziemia antykomunistycznego, niepodległościowego i oni byli głównymi ofiarami tych sądów. I teraz jest druga odsłona, bo jakby liczymy na nowo, weryfikujemy te ustalenia sprzed kilkunastu lat i myślę, że takie ustalenia też znajdą swój wyraz na łamach naszego periodyku. Panie profesorze, czego się dowiedzieliśmy o siostrzanych służbach z Europy Środkowo-Wschodniej? No to jest, tutaj jakby w tym przypadku mamy akurat blok tekstów, który przynosi po latach takie odświeżone jakby pokłosie konferencji, która odbyła się już dawno, dawno temu w Krakowie. To była konferencja, która taka seryjna, która odbywała się, pierwsza jej odsłona odbyła się bodajże w 2008 roku w Bratysławie, następna w Pradze, a kolejna w Krakowie i ona dotyczyła jakby tego, że tak powiem, no tego właśnie no jakby ciągle obecnego aspektu, który tutaj zawsze nam nie do końca być może wychodzić, krótko mówiąc, to był aspekt sowiecki, to był ten sowiecki faktor, który jakoś tam, że tak się wpływał na funkcjonowanie
aparatów represji w poszczególnych krajach i to jakby ciekawe jest bardzo śledzenie tego, jak to się odbywało inaczej, zwłaszcza jeżeli chodzi o ten pierwszy okres jakby implementacji systemu, bo to były jednak trochę inne sytuacje, tak w pewnym uproszczeniu, taki typowy ubek gdzieś z Białostoczyzny jednak różnił się od typowego, że tak powiem, członka komunistycznej, tajnej grupy działającej na rzecz obalenia systemu w Czechosłowacji, co im się zresztą wtedy, jak wiadomo, powszechnie udało, tak? Także to były zupełnie inne jakby etapy, co innego było u nas, co innego. Także to są bardzo różne ciekawe rzeczy, które są podobne, jakby, ale też jakby w ogóle inne, zresztą moim zdaniem bardzo ciekawe rzeczy właśnie wynikają z przyjrzenia się do tych równoległego jakby tym procesom w innych krajach, bo to nawet bym powiedział bardziej przypomina jakby te dzisiejsze sytuacje powiedzmy z Krymu czy wojnę hybrydową i tego typu klimaty niż takie już rzeczywiście typowe siłowe wprowadzenie władzy komunistycznej, jakie miało miejsce w Polsce, gdzie ci komuniści właściwie nie mieli takiego realnego poparcia społecznego, jakie mogli liczyć jednak na przykład w Czechosłowacji czy mimo wszystko w Niemczech Wschodnich nawet. Także to są pewne ciekawe bardzo wątki, które z tego wynikają, aczkolwiek tutaj właśnie raczej mówimy już o tym takim bardziej dojrzałym etapie funkcjonowania tych jakby tego i tego wpływu KGB na funkcjonowanie aparatów bezpieczeństwa. Natomiast ja tu chciałem jeszcze jeden wątek poruszyć, zwracając uwagę na nasze 40 punktów, które mamy w słynnej punktacji. A to oznacza, że nasze pismo ukazuje się teraz według wszystkich reguł wymaganych w tak zwanej Akademii. W związku z tym jakby jest ono właśnie regularne, co zresztą zawdzięczamy naszej pani sekretarz redakcji, koleżance Eli, którą wypadałoby tu chyba jednak wspomnieć, bo gdyby nie ona, to by być może pismo nie ukazało się wtedy, kiedy powinno się ukazać. I to jest bardzo istotne, że trzeba o tym też pamiętać, ale jakby też pamiętać trzeba, że my i też jakby jakoś w jakimś sensie nawiązując do postaci twórcy pisma, że my mamy ten wyraźny aspekt jednak aktualności mimo wszystko, tak, że Zbyszek jednak zawsze, że po pierwsze my te 40 punktów mamy nie tylko w historii, ale też w naukach o bezpieczeństwie formalnie, a to znaczy też, że nasze pismo ma też pewien wymiar aktualności, w sensie no, może służyć jako podręcznik, no powiedzmy oczywiście, żeby bardziej dojrzały, bym powiedział, adeptów współczesnych służb specjalnych, choćby po to, żeby się uczyli, jak nie należy prowadzić działalności operacyjnej, ale tak mówiąc trochę pół żartem, pół serio, ale być może nie jest przypadkiem, że droga życiowa doktora pułkownika, bo tak chyba powinniśmy powiedzieć, Zbigniewa Noworodzkiego, przebiegała właśnie od pracy w archiwum, dzięki właśnie UOP w Rzeszowie, dzięki której właśnie on był tam krok dalej od wszystkich innych kolegów i też mógł ich uczyć po prostu, jak to wszystko działało, ale też jak tych dokumentów szukać, dlatego też właśnie Rzeszów był takim wiodącym oddziałem od samego początku, ale też jakby zawsze w niego była jednak pamięć, że istnieją też współczesne służby i że z tego wszystkiego można jednak jakieś wnioski co do ich funkcjonowania przeprowadzać i później on był szefem ośrodka szkolenia ABW w MOW-ie, gdzie no jakby też jakby właśnie zarówno swoje doświadczenie jakby naukowe, jak i rozumiem wprowadzał do kurikulum, do nauczania naszych współczesnych oficerów służb specjalnych. Oczywiście zbyt wiele na ten temat nie możemy tu powiedzieć, bo też nic o tym nie wiemy oczywiście. Poza tym, że też tam odbywały się co pewien czas różne bardzo sympatyczne konferencje poświęcone zresztą głównie wprowadzaniu jeszcze innej rzeczy, której my tutaj niestety, znaczy ja osobiście bardzo ubolewam, nie możemy właściwie formalnie za bardzo w naszym piśmie uwzględniać, a mianowicie doświadczenia służb specjalnych II Rzeczypospolitej, służb specjalnych Polskiego Państwa Podziemnego. Moim
ujęciu powinniśmy to wintegrować i zrobić pismo, gdzie, którym byłoby obydwa te wątki, jakby jeszcze ten właściwie trzeci wątek poza komparatystyką tutaj uwzględniony, no ale na razie jeszcze ten, to wymagałoby, żeby zmiany tytułu pisma i tak dalej, więc to aż tak daleko przy tych przemianach nie poszliśmy, ale być może kiedyś w przyszłości można też o tym poszerzeniu naszego spektrum pomyśleć. Jak bardzo ważne zagadnienie aparatu represji dla trzeciej RP, jaką rolę odgrywało, czy jak ważne piętno wywierało, no to ja przypomnę taką historię z 2008 roku. Znaczy ukazanie się książki Piotra Gontarczyka i Sławomira Cęckiewicza SB Lech Wałęsa, gdzie politycy rządzący wprost grozili prezesowi Instytutu Pamięci Narodowej, a to obcięciem funduszy, a to niemalże likwidacją owego, i różnego typu naciski wywierali na Instytut. Spadł w perspektywy składu takiego redakcyjnego, perspektywy różnych miast, różnych regionów. Które teksty uważacie za takie? Tutaj już doktor Skubisz opowiedział swoją jak gdyby historię takich tekstów, które na jego też osobistej karierze mogły zaważyć. Które teksty uważacie panowie za ważne, przełomowe, które no, wstrząsnęły nawet elitą polityczną, czy krajową, czy regionalną? Jeśli mamy zacząć ode mnie, to ja z kolei ucieknę w odpowiedzi na to pytanie w trochę inną stronę, dlatego że no, jestem jedną z tych osób, które mają przywilej pracy w IPN-ie właściwie od jego powstania. Znaczy oddział IPN w Krakowie powstał we wrześniu roku 2000, ja w nim pracuję od grudnia roku 2000 i przez te 20 lat likwidowano mnie kilkakrotnie, więc jakby tego typu hasła rzucane w świecie politycznym niespecjalne już na nas robią wrażenie. Natomiast wydaje mi się, że warto przypomnieć teksty, które właśnie nie zrobiły, wydaje mi się, poza jednym, specjalnego zamieszania na scenie publicznej, ale w moim przekonaniu miały znaczenie kluczowe dla rozwoju badań nad aparatem represji. I wykorzystam to, że jestem przy mikrofonie, bo nie wiadomo, czy będę jeszcze miał tą szansę, żeby to powiedzieć, że właśnie nasz pomysł na to pismo teraz, w tej nowej odsłonie, bo jeśli pan redaktor byłby łaskaw pokazać, jak to pismo wyglądało dawniej. O, tak wyglądało jeszcze w 2019 roku. Bardzo proszę. To jest to kwestia nie tylko jakby zmian merytorycznych w środku, ale także zmian graficznych. I w tej nowej formule pomysł na aparat represji jest taki, by kolejne numery w swoich blokach, tych głównych blokach tematycznych, poruszały tą problematykę związaną z komisyjnym aparatem represji, która w naszym przekonaniu, w przekonaniu redakcji jest najsłabiej zbadana. Nie mamy wątpliwości, że w tej chwili najlepiej zbadany jest ten okres tak zwanego stalinizmu, czyli lat 44-56. Stąd numer, o którym dzisiaj też rozmawiamy, który jest dzisiaj tym punktem wyjścia do naszej dyskusji w ogóle o dziejach periodyku, poświęcony jest Służbie Bezpieczeństwa w latach 57-75. Ten rok 75 jest ważny ze względu na reformę administracyjną i zmianę strukturalną bezpieki w skali ogólnopolskiej. Numer, który będzie datowany na ten rok i który jest już, chyba możemy tak powiedzieć, prawie na ukończeniu, jeśli chodzi o te kwestie merytoryczne i pozostaną już tylko kwestie redakcji technicznej, składu, łamania i tak dalej, dotyczy z kolei problemu chyba najmniej zbadanego, czyli służb wojskowych. Natomiast numer przyszłoroczny będzie znowu wracał do zagadnień Służby Bezpieczeństwa, ale będzie dotyczył lat 75-90, czyli tego okresu, który jest słabo zbadany także ze względu na skalę zniszczeń dokumentacji przeprowadzoną przez bezpiekę w latach 89-90. I z tej perspektywy patrząc, mnie się wydaje, że takim kluczowym tekstem był artykuł z 2005 roku napisany przez koleżankę i kolegę z Krakowa, czyli Ewę Zając-Goleń i Henryka Głębockiego, Ketman i Monika, mówiący o dwóch działaczach opozycji, którzy jednocześnie byli rejestrowani przez bezpiekę jako talni współpracownicy, a więc o Lesławie Maleszce i Henryku Karkoszy. W ogóle rok 2005, wydaje mi się, obfitował w różne teksty, które pokazywały
studia przypadków osobowych źródeł informacji, dlatego że uwolnienie znaczącej części archiwaliów z tej klauzuli tajności w roku 2003 przyniosły badania nad dokumentacją operacyjną w roku 2004 i pierwsze poważne publikacje dotyczące osobowych źródeł informacji właśnie w roku 2005. My dzisiaj nie pamiętamy, że te pierwsze naprawdę ważne teksty ukazywały się dopiero wtedy, 5 lat po, jeśli chodzi oczywiście o osobowe źródła informacji, 5 lat po powstaniu Instytutu. Z mojej perspektywy, także moich fascynacji badawczych, kluczowy był tekst Dariusza Iwaneczki i Jolanty Tarnawskiej, czy raczej edycja źródłowa z roku 2006. Ksiądz z nami współpracuje, a my księdzu pomożemy, czyli stenogram rozmowy werbunkowej. To było coś, co dla badaczy zajmujących się osobowymi środkami pracy operacyjnej byłoby istotnym, no, można powiedzieć, kamieniem milowym w tych badaniach, bo pozwalało nam zobaczyć, jak mogły wyglądać te rozmowy werbunkowe, a ten tekst jest także okazją do tego, aby przywołać nazwisko doktora Dariusza Iwaneczki, który przez szereg lat po odejściu z IPN-u Zbyszka Nawrockiego był redaktorem naczelnym aparatu represji i obecnością doktora Iwaneczki w redakcji dalej możemy się cieszyć, wspiera nas swoją wiedzą i swoim doświadczeniem. I dwa kolejne teksty, które wydawały mi się ważne wtedy i myślę, że miały istotne znaczenie, dlatego że dotyczyły tej problematyki wówczas najsłabiej znanej. To tekst Pawła Piotrowskiego opisujący formy działań operacyjnych Departamentu Pierwszego. Tekst z 2007 roku. To był chyba pierwszy fundamentalny tekst, który mówił o tym, jak działał wywiad Służby Bezpieczeństwa. I analogicznie tekst Bartka Kapuściaka, również naszego kolegi redakcyjnego. Tekst z 2016 roku, który z kolei opisywał wywiad wojskowy w PRL-u. Także dlatego, że nikt wcześniej w ten sposób takiego głębokiego studium o wywiadzie wojskowym nie napisał i też dlatego, że o tym wywiadzie wojskowym wiemy ciągle bardzo mało. Mamy nadzieję, że nieco zmienimy tą sytuację, jeśli chodzi o służby wojskowe w tym roku, bo właśnie kolega Bartek Kapuściak jest redaktorem prowadzącym tego numeru aparatu represji, który służbom wojskowym będzie poświęcony. Panie profesorze, pana perspektywa. Uzupełniając wypowiedź kolegi, który skradł mi tutaj kilka pomysłów, mogę dodać, że ważnym tekstem wydaje mi się i aktualnym wówczas i może nawet dzisiaj jest artykuł Piotra Gontarczyka na temat materiałów wskazujących na współpracę Aleksandra Kwaśniewskiego z SB. Uzupełniony ten tekst był materiałem źródłowym. Należy dodać, że wspomniany tekst Żywoty równoległe, czyli Monika i Ketman, to tekst, który liczył ponad 200 stron, czyli mógłby być tak naprawdę osobną książką. Chciałem wspomnieć o tym, wydaje się, niepozornym dokumencie na temat rozmowy werbunkowej, stenogramu, który można powiedzieć, że do tej pory jest jakimś ewenementem, ponieważ z tego, co się orientuję, nie udało się odnaleźć drugiego takiego dokumentu, który byłby stenogramem takiej rozmowy. On jest kilkunastostronicowym kapitalnym studium przypadku, ale który może być studiowany zarówno przez historyków, jak i psychologów, jak należy rozpracowywać akurat w tym przypadku osobę duchowną, sugerować pewne rozwiązania, no i ostatecznie pozyskać do współpracy. Z takich niszowych także dokumentów, nie artykułów, chciałem zwrócić uwagę na instrukcję pisaną w języku rosyjskim sowietnika, które były wytycznymi do pracy Miejskiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Częstochowie. No, też ewenement, nie znam do tej pory drugiego takiego dokumentu wskazującego na bezpośredni wpływ sowieckiego aparatu represji na funkcjonowanie UB. Profesor Buchak. Nie wiem, czy ja jestem w stanie dorzucić cokolwiek do tej listy. Ja chyba tylko przypominam sobie jeszcze tekst Krzysztofa Kaczmarskiego, ale za to mi się nazwisko tego, że delikwenta umknęło w tej chwili, dosyć znanej osoby z Wrocławia.
Dziedoszycki, tak. Twórca Bułki Wrocławskiej, z tego co pamiętam. I to też był taki wstrząsający tekst, jakby w jakimś sensie dla mnie ważny też, jakby, bo to była dosyć znana postać, taka publiczna w środowisku także kulturalnym Wrocławia, i to jakby to ujawnienie tej drugiej twarzy tej osoby, to też to był jeden z ważniejszych tekstów, które pamiętam. Zasadniczo to trudno dołożyć do tej grupy jeszcze jakieś kolejne istotne teksty, ale rzeczywiście w mojej ocenie tekst Piotra Gontarczyka, o którym mówił tutaj kolega profesor Adam, to jest rzeczywiście bardzo dobry tekst, który pokazuje, jak trudno i z jakimi problemami często zmagają się historycy, poszukując najmniejszych, najdrobniejszych zapisków w przeolbrzymich archiwach Instytutu Pamięci Narodowej, i jak zasadniczo dwa zapisy ewidencyjne z ewidencji operacyjnej potrafią nam wskazać jednak na rzeczywistą, sformalizowaną współpracę jednej czy drugiej, czy wielu osób w relacjach z bezpieką. Ten tekst rzeczywiście, jak tak sobie próbowałem przejrzeć wszystkie te numery, patrząc po takich, no, które na mnie wywarły jakieś największe wrażenie, to też takim przygotowaniem, uporządkowaniem materiału, spojrzeniem takim bardzo dobrym, metodycznym, robi na mnie bardzo duże wrażenie. Jest pewnego rodzaju punktem odniesienia do tego, co bym chciał, żeby nasze koleżanki, nasi koledzy, autorzy, w jaki sposób, żeby pracowali nad materiałem archiwalnym i jakie teksty, żeby publikowali w aparacie represji Polski Ludowej. I mam takie wrażenie, dopowiadając może do tych wypowiedzi, które moi poprzednicy tutaj wyrazili, szczególnie pan redaktor profesor Filip Musiał. Ja myślę, że to jest pismo, które zyskuje coraz większą popularność. Tych czytelników zdobywamy coraz więcej. Tu oprócz osób, które zajmują się profesjonalnie historią, oprócz wspomnianych na początku przez pana redaktora byłych funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa i wojskowych służb, z całą pewnością sięgają po to czasopismo również funkcjonariusze dzisiejszych służb specjalnych służących wolnej Polsce, po to, żeby to, co zrobił pan profesor Filip Musiał w oddzielnej książce, czyli w podręczniku bezpieki, który też przewidując być może, choć się nie umawialiśmy na to z panem redaktorem, że będziemy ten temat poruszać. Jest to jeden z tych elementów, który na pewno interesuje wszystkich, nie tylko historyków, ale dzisiaj praktykujących funkcjonariuszy, jak organizować tą pracę, żeby ona była celowa, skuteczna i żeby informacje, które, jak mamy doświadczenie przecież czytając dokumenty zgromadzone w Instytucie Pamięci Narodowej, zalewały i podejrzewam, że zalewają dzisiaj służby specjalne masą informacji wartościowych, bezwartościowych, zupełnie często zniekształcających rzeczywistość. Dzięki nie tylko z tej strony technicznej, ale przede wszystkim dzięki tajnym współpracownikom wyławiać te najistotniejsze, z tych najistotniejszych weryfikować to, co jest prawdziwe, a co jest fałszywe, i jak z tego czynić użytek również w tym wymiarze politycznym, wojskowym, ale w takiej pracy, można powiedzieć, operacyjnej, jak to po prostu skutecznie wykorzystywać, żeby to się opłacało. I pomimo, że była to policja polityczna, co do tego na pewno wszyscy, jak tutaj jesteśmy, się zgadzamy, to jednak to spojrzenie metodologiczne na to, jak te służby pracowały, jak były zorganizowane, jakie błędy popełniały, bo o tym też trzeba powiedzieć, i jakie sukcesy odnosiły, to jest wiedza bez cenna, z której mogę śmiało powiedzieć dzisiaj funkcjonariusze czy oficerowie służb specjalnych, nie tylko polskich, podejrzewam, czerpią pełnymi garściami. Wiem, bo książki, które przygotowujemy w Instytucie, są szeroko czytane i zakupowane i dyskutowane też w tych środowiskach. Ja tylko nie oddam głos panu Piotrowi. Tak, pragnę dodać,
ze źródeł, których nie mogę zdradzić jako dziennikarz, że ta książka jest podręcznikiem, można powiedzieć, w wielu ośrodkach szkoleniowych, ale także na wydziałach w Instytutach Bezpieczeństwa Narodowego, Wewnętrznego i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj takiego artykułu, jak on dziś napisał, zdaje się, redaktor Smoleński w Gazecie Wyborczej, że można sobie było TW spisać, że funkcjonariusz chodził po klatkach i spisywał sobie osoby i zakładał im teczki jako tajnych współpracowników czy kontakty operacyjne. Po tej książce to już jest niemożliwe, już by żaden redaktor w żadnej gazecie czegoś takiego nie napisał. Panie Piotrze, z Pana perspektywy, ważne teksty, przełomowe. Koledzy, tutaj redaktorzy już powiedzieli bardzo dużo o tekstach takich kluczowych z ich punktu widzenia, które w jakiś sposób zostały przed nich zapamiętane, a także szerzej wpłynęły na środowisko i historyków, jak i także i polityków. Z mojej perspektywy może tutaj bym wskazał takie dwa teksty, które dla mnie, jako dla historyka, mimo tego, że zajmowałem się od początku tą problematyką działalności aparatu represji, nawet studiując te akta wojskowych sądów rejonowych, to po lekturze tych tekstów po raz kolejny uświadomiłem sobie, że to była, Urząd Bezpieczeństwa był zbrodniczą instytucją. Naprawdę. Chodzi mi o te dwa teksty. O jednym właśnie mówił kolega Paweł Skubisz. I drugi tekst dotyczący, ten tekst dotyczący Niemców zamordowanych w Szczecinie. Natomiast drugi tekst kolegów archiwum z Lublina, którzy napisali tekst dotyczący postępowania ze zwłokami osób zamordowanych przez bezpiekę w latach 40. I tam zostało ukazane ta bezduszność, bezwzględność postępowania z tymi zwłokami. Było to, można powiedzieć, porównać do postępowania z szczątkami osób, które mordowanych przez Sowietów w Katyniu, gdzie te szczątki, czaszki były przez wiele lat jeszcze przechowywane do celów badawczych, naukowych. Natomiast w przypadku tych tekstów, o których mówię, no naprawdę nawet dla osób, które, chciałem jeszcze raz powtórzyć, które zajmowały się tym warsztatem, aparatem represji od jego wnętrza. Te teksty dla mnie też zrobiły duże wrażenie i one pozostają jakby w mojej pamięci mimo wszystko. Więc to jest też takie oddziaływanie nie tylko tekstami, które są dopracowane warsztatowo i one pokazują działanie aparatu represji z jednej strony takiej, o której mówimy właśnie, pokazując ich na co dzień działalność tych służb. Natomiast te teksty akurat nie pokazują tą właśnie, jak powiedziałem, bezduszność, nieliczenie się z życiem ludzkim, nawet po śmierci, po unicestwieniu fizycznym, także ich jakby zatarcie pamięci o człowieku, jego szczątkach. To naprawdę dla mnie było to mocne teksty, które zapamiętamy. Dziękuję. Mówiliśmy o przeszłości, mówiliśmy o teraźniejszości. To może na koniec o przyszłości. W takim kontekście, czego nie wiemy, czego chcielibyśmy się jeszcze dowiedzieć o aparacie represji w Polsce Ludowej w latach 44-89 i z czego wynika ta niewiedza, pomijając już ten aspekt fragmentaryzacji akt, ich niszczenia. Ja czekam tutaj mój uśmiech do dyrektora Skubisza na opracowanie Departamentu Drugiego na temat, znaczy publikację na temat Departamentu Drugiego, bo odbieram to jako pewną lukę, że mało jest publikacji na temat kontrwywiadu PRL-owskiego. Jak panowie z własnej perspektywy widzą, co jest warte jeszcze pokazania, co jest jeszcze warte opisania? No,
Takich tematów jest bardzo wiele i oczywiście my mamy taką ambicję, żeby ten aparat represji, mówiąc kolokwialnie, zbadać do spodu, ale też mamy pewien pomysł na to, w jaki sposób prowadzić dalej aparat represji, tak by stanowił on pismo, które uzupełnia projekt badawczy Instytutu Pamięci Narodowej, szeroko zakrojony, który no, pod zbliżonym tytułem funkcjonuje w Biurze Badań Historycznych. Jest oczywiste, że w tej chwili Biuro Badań Historycznych zmierza do tego, by powoli zacząć tą wiedzę, którą mamy o aparacie represji, syntezować, a więc identyfikowane są te luki badawcze, które mamy w tym najlepiej zbadanym okresie, czyli w latach 1944-56, które chcemy wypełnić w najbliższym okresie, po to, by w kolejnych latach stało się możliwe napisanie pełnej syntezy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Z tej perspektywy patrząc, oczywiście tymi najbardziej dotkliwymi brakami są monografie departamentów, poszczególnych departamentów Centrali Bezpieki. To jest pewien paradoks, że wydaje się, że znacznie lepiej zbadane są struktury terenowe niż centralne, ale to jest też efektem takiej, a nie innej struktury Instytutu Pamięci Narodowej, to znaczy większa liczba historyków pracuje w oddziałach, którzy zajmują się tą problematyką, niż w centrali. Natomiast my w redakcji aparatu represji chcemy, wybiegając kilka lat w przód z tymi planami, wspierać ten projekt centralny i dostarczać mu pewnych uzupełnień, które w ramach tych badań, które są realizowane w Biurze Badań Historycznych, może niekoniecznie zostanie zrealizowane. Tak jak mówiliśmy, bieżący numer dotyczy służb wojskowych, kolejny będzie dotyczył działalności bezpieki, form, metod, środków działania w latach 75-90, a numer, który przewidujemy na kolejny już rok, czyli 2023, ma dotyczyć współdziałania bezpieki ze światem zewnętrznym, czyli bezpieka, partia komunistyczna, administracja czy inne instytucje państwa komunistycznego, ale także relacji bezpieki z innymi państwami bloku wschodniego. Mamy głębokie przekonanie, że to jest jeden z tych wątków, które są istotne dla syntezowania wiedzy o bezpiece, a który jednocześnie nie cieszył się dotąd z różnych powodów popularnością wśród badaczy. Ale musimy też rozróżnić takie dwa nurty myślenia, to znaczy jeden z tych nurtów jest takim nurtem na wskroś naukowym, to znaczy dążymy, jak każdy historyk, do tego, by syntezować, czyli do uzupełniania luk badawczych, które pozwolą nam na napisanie syntezy. Z drugiej strony Instytut Pamięci Narodowej ze względu na swoją strukturę jest instytucją, która jest bardzo głęboko zanurzona w historii regionalnej. I chyba możemy tak powiedzieć, że po reformie związanej z szeroko pojętą nauką i szkolnictwem wyższym, właściwie IPN jest jedyną w tej chwili ogólnopolską instytucją, która zajmuje się w tak szerokim zakresie badaniami regionalnymi, które ze względu na ten nacisk na internacjonalizację badań, na ich umiędzynarodowienie, powoduje, że tematyka regionalna schodzi na dalszy plan, jest coraz mniej popularna wśród badaczy akademickich, ale także wśród osób, które są spoza świata akademickiego, dotąd się tymi badaniami regionalnymi zajmowały. Z tej perspektywy patrząc, w oddziałach, w delegaturach IPN-u, no mamy głęboką świadomość tego, że właśnie badania nad strukturami powiatowymi, wojewódzkimi mają olbrzymie znaczenie, czy nad działaniami bezpieki wobec poszczególnych środowisk, bo mówiąc otwarcie, nasi odbiorcy oczekują tej historii im bardzo bliskiej, tego, co bezpieka robiła w ich mieście, w ich powiecie, w ich gminie, wobec ich środowiska, wobec środowiska, w których aktywni byli ich rodzice, bracia, siostry, wujkowie, prawda? Więc ta historia regionalna nie może być również spychana na dalszy plan. Musimy pamiętać o tym, że ona jest również niezwykle istotna w tych badaniach. Bardzo dziękuję panom za rozmowę. Dzisiaj z państwem i ze mną byli następujący goście. Pan dr Piotr Chmielowiec, Instytut Pamięci Narodowej w Rzeszowie. Dyrektor dr Paweł Skubisz, Instytut Pamięci Narodowej w Szczecinie. Doktor, profesor Władysław Buchak, Warszawa, Centrala. Profesor Adam Dziurok, Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach. I profesor Filip Musiał, dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie.
A ja Państwa zachęcam do lektury. Dziękuję bardzo.